Stop, stop, stop. Przeglądasz te zdjęcia, filmy i nie widzisz tego, co wokół ciebie się dzieje. Myślisz, że sam o sobie decydujesz, że masz własne zdanie, a jest to zmanipulowane przez tych, co mają na tym korzyści. Narzucają nam, że takie po prostu jest życie, ale to my kreujemy siebie. Chyba, że nie masz siły i pozwolisz innym żyć twoim życiem. Zapraszam na mojego Instagrama. Wszystkie cierpienia, niepowodzenia zrobiły ze mnie twardziela, nie, że ja sam z siebie takiego zrobiłem. Wolałbym czuć miłość i szczęście, tak jak po raz pierwszy, że tak będzie cały czas myśleć. Pryska czar i ta jedna, co miała być do końca życia, okazuje się jak każda jedna przed nią. Aż w końcu nie czuję się nic. Wolałbym nie przejechać się tyle razy, ale każda kropla wody już odbija się od tej skały. I to chyba lepiej, bo to kobiety są dziurawe. Kilka lat temu przestałem pić i to tylko dlatego, że za często piłem sam. Wszystkie decyzje, jakie podejmujemy, są dobre i nie ma co się wracać i ich zmieniać. Strach przed nieznanym każe nam się wracać myślami do tego, co już znamy i lubiliśmy tak bardzo. Ale tego też robić nie warto. Gdyby kobieta napisała posta, że czuje się tak bardzo samotna, tak bardzo jest jej źle. Od kilku lat nie może spotkać fajnego faceta, bo pracuje cały czas z kobietami, których ma dosyć. A większość z nich to chyba jakieś lesby. Woli spędzać wolny czas sama. Na mieście wszyscy wpatrzeni w telefony. Zauważyliby ją może wtedy, gdyby szła naga. Nawet w telefonie nie ma nikogo, z kim może pogadać. I tak mija dzień za dniem, tak mijają lata. Robi to straszne spustoszenie w głowie. Zabija bardziej od raka. Ale co ty możesz wiedzieć? Kobieta w takiej sytuacji by się nigdy nie znalazła. Zaraz by miała pełno wokół siebie adoratorów. A facet za takie szczere, proste wyznanie będzie brechtany. Stworzą zaraz o nim jeszcze o wiele bardziej śmieszne historie. I już żadna nie będzie chciała z nim pogadać, bo każda będzie się z tego śmiała. Nie mam czasu na poznawanie twoich poglądów. Wiem, co jest dobre, co jest złe, co chcę, czego nie. Ukształtowało mnie życie. I ty tego nie zmienisz, ja tego też nie zmienię. Taki mam punkt widzenia na świat. A na to samo patrzymy przecież. Nie mam z kim dzielić swojego życia i nie ja pierwszy z tego powodu założyłem konto na Insta. Gram rap, byś widziała we mnie tego typa, którym jestem. W twoim typie bardziej niż więcej. Większość czasu milczę lub chodzę po mieście i nawijam do pięknych kobiet. Gdy się zwiążę, puszczają supły. Pilnują tego zazdrosne frędzle, a ja już świętuję ich klęskę. Nie jestem jakiś tester, a dać komuś w ryj to wcale nie jest męskie. Walą się na rogi jelenie, ale mi nikt rogów nie dorobił.